Witamy Państwa. Mamy dzisiaj dość obszerny materiał, ale spróbujemy. W ogóle on jest zaczęty, jak już na poprzednim filmie mówiliśmy, że materiał jest bardzo duży i to będziemy w kawałkach robić. I to są przemyślenia z paru miesięcy, bo wszystko trzeba, pamiętajcie, no jakoś jedno wynika z drugiego, a trzecie wynika z drugiego, może tak. Tak to powiem i tak to właśnie wygląda i będziecie mieli szereg grafik. Natomiast Państwo tutaj poproszę, żebyście też sami nad tym pracowali, bo to nie jest tak, że my tu coś to powiemy, tu Viola tutaj coś analizuje, bo to są kolejne myśli. W jaki sposób jest to droga, żeby wyjaśnić pewne kwestie i wyjaśnić w ogóle kwestie, no po herbach się zorientujecie jakie. I dlaczego jest to tak, a nie inaczej? Dlaczego ze smoka zrobiono orła? Albo sobie. No i tak dalej, i tak dalej. Nawet taki szczegół będziemy tutaj wiedzieć z tej grafiki, że syrenka na początku to co? Wygląda jak na kaczucha, nie? Ale to tak i miała skrzydła. A więc ona była tak by, no coś tam takiego było, my to omówimy szczegółowo, ale będziemy, staram się dociec do tak zwanych słów pierwotnych, co kogo, jak oznaczało. I to jest główny temat tego filmu. Jak to się przewaliło przez historię, jak to się wszystko po prostu zmieniało i jak zostało po prostu zmienione tak, abyśmy byli nieświadomi tej wiedzy pierwotnej. To tyle ze mnie. Teraz to co? Poprosimy Violę. Witam serdecznie. Chodzi o serce. Ponieważ poszukujemy bardzo wnikliwie słów pierwotnych, więc chyba pierwsze słowa, które się narzucają, to było właśnie serce. I chciałam odnaleźć prawdziwą pierwotną nazwę serca, ponieważ jakby no my Polany z sercem mamy akurat, jesteśmy bardzo powiązani, bo pochodzimy z serca. Mamy własne serce, centrum sterowania i mamy serce ziemi. I zaczęłam szukać, trafiłam na takiego naszego sławnego polskiego językoznawcę. Nie chcę tutaj nazwisk wymieniać, ale można sobie wpisać w przeglądarkę etymologia. Zresztą chyba zalinkujemy, także to nie będzie problemu. Etymologia słowa serce. Wychodzi na to, z tego co ten językoznawca napisał w swoim artykule, że początkowo była taka mała ewolucja słowa serce i zaczynało się ono od srce, sirce, sirce, sierce, i doszło do serca. Niemniej jednak mnie bardzo nie pasowało to słowo, ponieważ zauważcie, że słowa pierwotne mają swoją moc i one mają, niosą swoją wibrację. A to słowo, które się kojarzy z serem, od początku jakby swojego brzmienia, mnie po prostu nie pasowało. Tym bardziej, że on twierdził, że porównanie tego słowa serce jest jakby, można porównać to słowo do centrum klatki piersiowej. No mnie to akurat, no ja tu nie widzę związku żadnego, no nie chcę tutaj polemizować z żadnym językoznawcą, ale ja tego związku jakoś nie widzę. Natomiast z greckiego serce to kardia. A pamiętamy, że my mamy taką naukę medyczną związaną z sercem, która się nazywa kardiologia. I tu już wtedy mi się jakieś światełko zapaliło w tunelu. Z łaciny mamy cor, cordis, a z rdzenia praindoeuropejskiego wnętrze, środek, serce to jest kert. I tu już byłam bliżej tematu, bo skoro mamy kardiologię, to właściwym słowem jest słowo kert. My jeszcze powoli dojdziemy i pokażę Państwu, że rzeczywiście to kert, kart jest właściwe.
Skąd w ogóle takie wnioski właśnie? Ponieważ tak, tylko u nas w słowiańskich językach to słowo jest powiązane z serem, czyli serce od sera. I zastanawiało mnie to, dlaczego nasze serce, które jest tak silne, my tam duszę nosimy, mamy tam wpisane jakieś prawa od naszego ojca niebocentrycznego, dlaczego my mamy to słowo powiązane z serem, który jest właśnie miękki, dziurawy, plastyczny. Oczywiście, że mamy miękkie te serca, nie? I dlatego zapewne od sera to słowo pochodzi. Natomiast zauważcie, że inne nacje, na przykład Anglicy, mają słowo serce heart. A jeśli się zastanowicie trochę nad brzmieniem, to trochę to przypomina kart. I heart co oznacza? Heart oznacza coś silnego, trwałego, ciężkiego. Natomiast na przykład Włosi mają cuore, z łacińskiego cor, a jeśli przeczytacie w spak, bo ja już się tak nauczyłam, że wszystkie wyrazy czytam i od prawa do lewa i od lewa do prawa, jeśli przeczytacie cor w spak, to wam wyjdzie rock, a rock to znowuż oznacza z angielskiego skałę. Ja wiem, że ja plączę te języki, ale słuchajcie, z łaciny pochodzi angielski i większość języków europejskich, także my też mamy mnóstwo łaciny w swoim języku, także trzeba to wszystko porównywać i patrzeć i właśnie czytać z każdej strony. Więc stwierdziłam, dlaczego oni mają takie mocne te słowa oznaczające serce, a dlaczego my mamy właśnie takie miękkie, dziurawe, a no po to, żeby nas łatwo uplastyczniać, bo pamiętajcie, że słowo, nawet zwykłe słowo, które już jest martwym słowem, posiada swoją energię, która albo nas zaniża, albo nas wyprowadza w górę. A to słowo akurat nas na pewno zaniża. I tutaj mamy właśnie kart i oczywiście zawsze trzeba pamiętać, żeby przeczytać w spak, czyli od prawa do lewa i wyszło nam co? Drak. I tu się pojawiła zagwozdka, no bo co? Drak to jest smok, a smok to jest diabeł, tak? Bo tak nam to powiedziano i mówiono nam w bajkach, nie tylko w bajkach, ale na religii, że smokiem jest diabeł. Natomiast do słowa smok to jeszcze dojdziemy, bo to też nie jest nasze słowo, smok, bo prawie we wszystkich tutaj nacjach wokół nas jest to drak. Ja tutaj przepraszam, ale będę się posiłkowała notatkami, bo materiał jest po prostu ogromny i myślę, że czeka nas parę filmów jeszcze, żeby wam to wszystko wyjaśnić. Słowo smok jest od smoktania, od ssania. To jest, z tego co wyczytałam, to jest jakby narzucona nam nazwa. Ona przyszła skądś do nas. Ale dlaczego? Dlatego, że dzieciom też daje się smoczki do ssania, nie? Natomiast o co chodzi? Chodzi o ssaki pijące mleko. Ja gdzieś nawet wyczytałam, bo historia smoka jest tak pomieszana, poplątana, że to się w głowie nie mieści. Bardzo ciężko cokolwiek dojść do prawdy, ale dla chcącego nic trudnego, powiem wam szczerze, bo można przewalić kupę materiału i patrząc szerzej wysnuć własne wnioski. Natomiast wyczytałam gdzieś, że smoki żywiły się mlekiem od krowy. No bzdura na resorach, słuchajcie, to chodzi o ssaki, które się żywiły mlekiem matki. I na przykład w Grece mówiło się drakon, co, uwaga, oznacza bystrooki, tak naprawdę. I tutaj już patrzcie, jak się gubi w ogóle znaczenie tego potwora, którego nam wmówili. Bo na słowo smok czy drakon, to my sobie od razu wyobrażamy potwora, ludożercę, który zjadał ludzi, bydło i trzeba było składać w ofierze jakieś tam dziewice.
angielski, francuski dragon, hiszpański dragon, włoski drago, rosyjski drakon, niemiecki drache, słowacki i czeski drak. Także generalnie to tylko u nas w Rosji i chyba na Ukrainie, na Białorusi się mówi smok. Ogólnie wszędzie naokoło się mówi drak, dragon, drache i tak dalej. Nam, słuchajcie, musieli to pierwotne słowo zabrać, bo drak nie oznacza smoka, tego, którego my mamy wyobrażenie. Drak to jest dusza. I teraz tak, tutaj już żeśmy to powiedzieli. Smoki, draki niegdyś były symbolem wielkiej siły witalnej oraz dysponentem bogactw i szczęścia. To ciężko jest wyszukać takie, słuchajcie, stwierdzenia, ale te stwierdzenia można odszukać w różnych opracowaniach na temat smoków. Zwykle przedstawia się je jako tych złych, natomiast chrześcijaństwo zrobiło z niego diabła. Dlaczego? Smok występuje zawsze właśnie, tak jak już wspomniałam, jako potwór. Takie mamy o nim wyobrażenie. Niektórzy twierdzą, że to chodzi o dinozaury. Być może poniekąd tak, ponieważ era łączników światłowodowych to była era dinozaurów. Tylko tych roślinożernych. Natomiast te inne, które się żywiły mięsem, to już były zhybrydyzowane, tak? Dobrze mówię. Tu Mariusz kiwa głową. Smok występuje zawsze jako potwór, który gustuje w dziewicach, a ja uważam, że to jest analogia do tego, że bronił czystości rasy. A kiedy zabijał go rycerz, w zamian dostawał dziewicę za żonę i połowę królestwa. Zaś legenda o świętym Jerzym, który zabił smoka, mówi, że ludzie z wioski z wdzięczności za uwolnienie od potwora przeszli z pogaństwa na chrześcijanizm. I co to, proszę Państwa, oznacza? Zabicie draka to było wyrżnięcie polan draków, pozostawienie przy życiu dorodnych, zdrowych dziewic. A dziewic dlaczego? Ze względu na telegonię. Chodziło o hybrydyzację polan draków, które miały posłużyć do hybrydyzacji i chodziło zawsze o zajęcie terenu, o przejęcie terenu. Kiedyś my, Polany, byliśmy w całej ziemi, a teraz spójrzmy, gdzie my jesteśmy. Mamy mały skrawek ziemi i najlepiej, jakby jej w ogóle nie było na mapach wyrażenia słowa Polska. I słuchajcie, co to oznacza, że cała wioska z wdzięczności dla na przykład takiego świętego Jerzego przeszła z wdzięczności na chrześcijanizm. Nie, oni przeszli po prostu siłą, zostali zdobyci, pokonani i przechodzili na chrześcijanizm z musiku. Nie myślcie sobie jednak, że tak łatwo było pokonać tych Polan. Do tego zawsze zwykle musieli używać sztuczek, jakichś forteli. Takich jak na przykład koń trojański. Słuchajcie, przecież na terenach starożytnej Grecji byli Helleńczycy, a Helleńczycy to był nikt inny jak Polany. Także koń trojański to był właśnie taki jeden z fortelów, które stosowano na nas, Polanach. Bo oni w tej walce oko w oko, to oni się tak troszeczkę obawiali, musieli używać podstępu. Dlatego właśnie stworzono tego potwora. Bo legendy mówiły o tym, że draki są niezwyciężone, trzeba się ich bać, one są takie paskudne, takie zatrważające, przecież wszyscy się ich bali, no bo się bali Polan. Można znaleźć na ten temat też kilka materiałów. Ja zachęcam do tego, żebyście szukali. No, nie możemy Wam wszystkiego na tacy podać, bo my byśmy musieli tutaj rozmawiać z Wami przez 4 godziny. Nie wiem, czy ktokolwiek by wytrzymał przed laptopem czy tam komputerem tyle godzin.
Polany mieli moc słowa, byli bystrzy, sprytni, silni, a wężowy ród bał się widocznie go okrutnie, skoro zrobiono z nich bestie, potwora, szatana, musieli wzbudzać trwogę i strach. Jest, słuchajcie, taka opowieść o papieżu Sylwestrze, który uwięził smoka w watykańskich lochach i z tym jest taka w ogóle związana legenda odnośnie tego corocznego Sylwestra, aczkolwiek to jest jakby tam dementowane, że to nie o tego papieża Sylwestra chodziło, bo było ich tam dwóch czy trzech. Ten był chyba bodajże Sylwester I. Uwięził smoka w watykańskich podziemiach na 1000 lat. Na 1000 lat. Powiem wam szczerze, że te 1000 lat to w ogóle się tutaj buja cały czas. I tak się zastanawiam, bo wychodzą takie fakty, że ten okres widmowy, lata, których nie było, jakaś dopisana historia. Powiem wam szczerze, że ta era obecna, ona może wcale nie trwać dłużej niż te 1000 lat właśnie. A my tutaj właśnie dobiegamy do końcówki. Ale tutaj ręki sobie nie dam uciąć, niemniej jednak w swoich badaniach już od paru lat gdzieś te 1000 lat mi się po prostu cały czas pojawia. Więc ten Sylwester wtrącił do lochów watykańskich smoka i od tamtej pory Rzymianie przeszli na chrześcijanizm. To też jest bardzo, słuchajcie, ważne. Czyli walczono z naszymi jakimiś, z tym pogaństwem, powiedzmy to tak. Zdobywano nasze tereny i przejmowano wszystko. Teraz przejdziemy sobie do kolejnych grafik. O, tutaj też mamy fajnego smoka. Może za dużo. I tutaj trafiłam na taki fajny zacytuję, na taką fajną myśl. W gruncie rzeczy wielkość, siła, niezwykłość smoków, draków, to już dodaję od siebie, skłaniały do przypisywania im boskiej roli lub uznania do pokrewieństwa z istotami przewyższającymi człowieka. Doprowadziło to do oddawania im nawet niemal boskiej czci, co zagrażało innym kultom i innym religiom oczywiście. W efekcie go zdemonizowano. Taki był cel wiary katolickiej, ponieważ trzeba było społeczeństwo schrystianizować, przejąć ich tereny i o tym wszystkim innym już mówiłam wcześniej. We wszystkich mitologiach smoka zabijano. Zauważcie, wszędzie, jak posiedzicie, słuchajcie, gdzie byście, na jaką mitologię nie trafili, tam zawsze smoka zabija jakiś rycerz, bohater, który właśnie w zamian dostaje jakieś tam profity za to, nie? Poczynając od mitologii rzymskiej, greckiej i tak dalej, i tak dalej. U nas też bardzo słynna legenda o w Krakowie smok wawelski, tak? Ale o tym będziemy mówić szerzej w innej części tej serii. Tutaj o tym, że smok od ssaka praktycznie pochodzi, to już o tym mówiłam. I słuchajcie, smok babiloński, o tutaj mamy świętego Jerzego herb i co jest bardzo ważne, Armia Czerwona, twórcy Armii Czerwonej, kiedy zdobyli Związek Radziecki, to wystosowali plakaty, gdzie twórca Armii Czerwonej zabijał smoka właśnie, jako symbol cara. Później po upadku Związku Radzieckiego natychmiast w herbie Moskwy pojawił się święty Jerzy, który zabił smoka. To też jest, słuchajcie, znaczące. Mam nadzieję, że tego wam nie trzeba tłumaczyć. Po prostu smok, drak, to jest nasza dusza, to jest nasz duch. I z nim właśnie walczono. Tutaj też mamy herby. Rycerzy, którzy zabijają smoków.
już chyba za daleko poszłam. Tu bodajże dalej Święty Jerzy. Aha, bo ja chciałam dojść do smoka babilońskiego. Słuchajcie. Oni pokazują takiego smoka. Smok babiloński jest de facto ssakiem, a jeszcze bezczelnie piszą, że to jest wąż. Słuchajcie. To jest dopiero paranoja. Ale tutaj widać, że w Babilonie smoki były ssakami, a nie żadnymi wężami. Dlatego pierwotny smok, a jego właściwie jego wyobrażenie, bo gdzieś jakaś wieść szła, obiegała cały świat, że ten smok jest taki niebezpieczny. Zresztą, słuchajcie, polany były wszędzie, więc nie dziwcie się, że polany byli też w Babilonie. Bo byli. Nawet tam budowali wieże. To jest też dłuższy temat, ale mogę wam powiedzieć tutaj pokrótce. Wieża Babel. Jeszcze zauważcie, że wieża Babel, jeśli spojrzycie na jej jakby składnie, to na przykład po rosyjsku czyta się, po rosyjsku jest Babel, a na przykład po polsku będzie Wawel, nie? Bo B w języku rosyjskim to u nas jest W. Czy ja już poplątałam to? Poplątałam chyba na odwrót. Ale o co chodzi z tą wieżą Babel? Tam byli polany. Przez Nemroda, który był z wężowego rodu, pół człowiek, pół wąż, o tym też będziemy mówić w którejś tam części tej serii, on nakłonił polan do tego, by budowali wieżę. Ale wiecie, czym ta wieża miała być? Ta wieża miała być łącznikiem światłowodowym. I tych wież na świecie, z tego co ja szukałam i badałam, było ich mnóstwo. I wszystkie znikły jakby z map, znikły w ogóle, no jakaś tam pamięć po nich została. Natomiast wszystkie te wieże miały sięgać nieba. O czym to świadczy? Roty wężowe, uzurpatorzy chcieli się dostać do energii z pałacu. Po prostu. Wykorzystali polan do tego. Może mieli nadzieję, że użyją takiej sztuczki, że ojciec niebocentryczny jakby dopuści do tego, żeby oni sobie mogli czerpać energię, bo było to, miało to być budowane przez polany. Ale jak polany budowali tą wieżę, słuchajcie? Bo co się wiąże z wieżą Babel? Z wieżą Babel łączy się to, że była zmiana języków. Oczywiście to jest wszystko symbolicznie i nie można tego brać jakoś tam dosłownie. Niemniej jednak w starożytnym Babilonie jest ślad tego, że byli polany, budowali łącznik, później to zostało zniszczone, a języki zostały pomieszane. I polany się rozpierzchli po całym świecie. No oni i tak byli we wszystkich miejscach ziemi, także tutaj to akurat, no nie można tych wszystkich opowieści traktować dosłownie. Także to jest taka ciekawostka o wieży Babel i tak jak mówię, w wielu miejscach te wieże były budowane. Te łączniki, że tak powiem, do kradzieży energii z pałacu. Tu jeszcze mieliśmy. Trafiłam tylko na jednego dobrotliwego smoka, draka, który się nazywa Trach. To jest ze słowiańskiej mitologii. Natomiast jeśli przeczytacie od tyłu, to dziwnym trafem jest to Hart, czyli chodzi o serce znowu, czyli chodzi o draka. O kart i o drak. To była jedna wzmianka, natomiast pięknie opisana. Był to smok o imieniu Trach, mitologia słowiańska. Opiekuńczy smok domowy, pilnujący domostw, największego
pilnujący największego bogactwa, które ma się w sercach i wśród bliskich. Trach jest skłonny poświęcić wszystko, aby chronić najbliższych. I to tyle, bardzo minimalistycznie opisane i generalnie rzecz biorąc jest, było plemię słowiańskie, które się nazywało Trakowie. Z czasu rzymskich. No powiedz, bo ty znasz... Z czasu rzymskich była Tracja, to oni była mniej więcej Rumunia, Bułgaria, to była Tracja. Tak przynajmniej opisują ci historycy rzymscy, takie są mapy, Tracja. I co ciekawe, przywódcą buntu tych gladiatorów i niewolników w Rzymie to był nie kto inny jak właśnie Trak, czyli jak on się tam nazywał? Trach. Trach. Smok Trach. W porządku, to on, ale to właśnie taki był słynny gladiator. Teraz akurat zapomniałem. Spartakus. Spartakus, właśnie, Spartakus był Trakiem, czyli drakiem, nie? Czyli Polanki. I właśnie to był Spartakus. Tak jest. Właśnie to tak dla... To jest taka ciekawostka. Słuchajcie, w historii w ogóle mamy mnóstwo śladów draków, smoków. No spójrzcie choćby na tą właśnie Syrenkę Warszawską. Przecież to jest cielsko smoka. Ja wiem, że ja kiedyś mówiłam o Syrence, że właśnie ta pierwszy herb warszawski to był taki właśnie dziwny, na karczych łapach. A to teraz do mnie dopiero dotarło, że to jest smok. Słuchajcie, zapewne kiedyś, jeszcze wcześniej, herbem był w ogóle smok. Tylko najpierw go zamieniono na pół człowieka, pół kobietę, pół smoka, a później ta kobieta się zamieniła w pół kobietę, pół rybę, tą rody z wody, na tego trytona w wersji damskiej. I to też jest bardzo znaczące, dlatego że oni powoli zabierali nam nasze herby w zależności, który teren zajęli. Gdzie tam wyplenili Polanów i gdzie zajęli dane tereny. I tam te herby się właśnie zmieniały. Tutaj mamy smoka jeszcze w herbie. Tu jest smok, herb czerski. Księstwa czerskiego. Tak. Słuchajcie, na Krzywoustego mówiono smok, taki miał przydomek. W historii mamy ślady smoków w herbach. Zwykle to były zabite smoki, które oznaczały zwycięstwo. Gdzież ja ich mam? Już mam. O. Zwykle oznaczały zwycięstwo nad smokiem. I te herby i pieczęcie występowały właśnie u piastów. A wy doskonale wiecie, że piastowie to były błękitnokrwiści, te rody z wody. Na monetach u Mieszka III też był wizerunek pokonanego smoka. Podobno niegdyś właśnie wizerunki draka, smoka były na wrotach naszych grodów. Natomiast smok samotny i niepokonany istniał na pieczęciach właśnie książąt czerskich. Tam chodziło chyba o Siemiowita. Tu jest ten. To jest to. Tak. Tutaj jeszcze mamy herb. Księstwo czerskie było na Mazowszu. I słuchajcie. Były później takie herby. Czym jest orzeł? Orzeł jest... przeróbką smoka skrzydlatego. Przeróbka. Tak, ale... to widać. Czyim godłem jest... Orzeł to jest rzymski znak. Rzymskie godło, tak. To jest bardzo znaczące, ale słuchajcie. Tutaj mamy... Natomiast tych smoków później zaczęły zastępować sowy. Sowy, tak. I to się tam ewoluowało w ciągu setek lat. To wszystko uległo takiej ewolucji, nie? Pierwszy tutaj jest skrzydlaty smog, a później z orzeł. No i co? Słuchajcie, również, bo do tej pory gdzieś tam są te herby smoków, ale mówiąc szczerze, nawet możemy znaleźć, bo któryś z papieży, ja sobie nie zapisałam, Benedykt bodajże, 8. Jeśli się pomyliłam, to przepraszam.
w XVIII czy w XVII wieku, już nie pamiętam dokładnie, też umieścił wizerunek smoka w Watykanie. I można go znaleźć. Chodzi o to, że te smoki posłużyły jako trofea. No wiecie, co to są trofea wojenne. I też po to, aby korzystać może z pamięci duszy. Więc te smoki się do tej pory po prostu zostały nam skradzione, zabrane i wykorzystane do własnych celów. To jest stary numer, oni tak robią do tej pory ze wszystkim. Co my tu jeszcze mamy? Mamy smoka chińskiego. Słuchajcie, smok chiński, to jak sobie poczytacie na jego temat, to on żadnym smokiem nie jest, bo on jest wężem, tylko podorabiali mu różne części ciała. Początkowo smok był ssakiem, tak jak wam pokazałam na tych zdjęciach z Babilonu, dopiero później z niego zrobili węża. Smok chiński, jak jakieś tam podania i legendy mówią o tym, że początkowo był wężem, ale w momencie, gdy jakiś tam władca, który miał jako symbol tego węża, zdobywał jakieś tam kolejne tereny, to właśnie dorabiano mu wtedy jakieś tam części ciała innych zwierząt. Więc smok chiński nie jest smokiem, po prostu zawsze był wężem. Tutaj się już zagalopowałam. Co jeszcze wam chcę powiedzieć? Chcę wam trochę powiedzieć o takiej ciekawostce, że babiloński smok nazywał się Mushushu. A nieprzypadkowo, jak przeczytacie w SPAK, to wam wyjdzie Ushushum. Brzmi znajomo? Ushushum. Tak, Ushushum. Szum w uszach. Szum w uszach. Jak widać chodziło o Polan, draków, którzy mówiąc syczą, trzeszczą, szeleszczą. I tutaj jest jeszcze z wedyjskich opowieści, dowiadujemy się o siuszna, znowu te szyjsinie, syczenie i szeleszczenie. O siuszna smoku, co po niektórzy też piszą, że to był wąż, ale to był smok jak nic, który ma w posiadaniu płyn nieśmiertelności. Oczywiście jest on zabijany przez bożka Indrę, dzięki czemu bożek odzyskuje dostęp do wody pitnej i do słońca. Uwaga! Nazwa tego smoka w kilku językach pochodzi od, oznacza płuca, oddychać, świszczeć, syczeć, trzeszczeć, szeleścić, a także wieczność i nieśmiertelność. Także słuchajcie, kto tak szeleści, jak mówi? No my tak szeleścimy i trzeszczymy. Także zawsze to chodziło. Jak to się mówi? W Trzebrzeszynie chrząszcz brzmi w Trzcinie. Coś takiego. Smok był symbolem dawnych Rasyjan, a Chorwaci, śpiewali o nim pieśni. Scytowie to też byli Polany. Mieli go w oznakach wojskowych. I dzisiaj to już może skończymy, bo to już też dość długo trwa. Ale tak jak mówię, temat jest bardzo obszerny i zapewniam was, że to jeszcze nie jest koniec. Obiecałam, że może w tej części będzie coś o Krakowie, bo to też, jak wiecie, Kraków ma mnóstwo wspólnego z Kardem i z Drakiem, czyli z tym smokiem wymyślonym. Natomiast stwierdziłam, że przeznaczymy to na następną część tej serii filmów. No i co tam się jeszcze da, to o tym powiemy. No i chyba to by było tyle. Zapraszam w ogóle do szperania i szukania i co da, co się da, to zalinkujemy. Do usłyszenia. Do usłyszenia.